Dom pod dwoma orlami. Zofia jest matka Heleny. Znamy tajemnicę. Kto jest matka Heleny? To jedna z największych tajemnic babci Zosi Szablewskiej, w która wciela się Karolina Gruszka i Małgorzata Zajaczkowska. Fakt rozgryzł. A reżyser serialu potwierdził nasze doniesienia. Na co wyszło? Akcja Domu pod dwoma orlami prowadzona jest jednocześnie w kilku watkach na różnej przestrzeni czasowej. Podczas emisji pierwszego odcinka widzowie poznali bohaterów z roku 1945 tuż po zakończeniu II wojny światowej. Równolegle ciągle widzimy scenę z 1997 roku, w którym Marianna, Sonia Mietylica, próbuje odkryć, jakie sekrety skrywa jej rodzina. Spoilery z nowego odcinka, z których dowiadujemy się, że córka Lisy nosi tak samo na imię, jak córka Zofii, pozwalają wysnuć wniosek, że to jedna i ta sama bohaterka. Kim tak naprawdę jest Zofia Szablewska? Bronisz swojej bohaterki, ale kłamstwo nie jest ochrona. Zawsze przychodzi taki czas, kiedy można już powiedzieć prawdę, a Zofia Szablewska nie zrobiła tego. Odebrała przybranej córce Helenie poczucie tożsamości, zapyta dziennikarz Gazety Wyborczej swojego rozmówcę. Nie odebrala, Helena w glebi przeczuwala, kim jest, ale też nie chciała do tego wracać. Mówi co przeszłości. Język niemiecki był dla niej jak drut kolczasty, choć go świetnie rozumiała, wyznał reżyser Waldemar Krzystek. Trwa mordercza podróż wysiedlonych Polaków w glab Związku Radzieckiego. Podczas przeładunku na stacji Zbyszek zostaje zwerbowany do pracy przez sowieckich żołnierzy. Transport z jego matką odjeżdża. Zbyszek, mając szansę na ucieczkę, decyduje się porzucić Zofię i rodzeństwo. W Brysalu Karl, jak dawniej, spędza czas ze swoimi kolegami, teraz członkami Gestapo. Na jednym ze spotkań ogląda film z rozstrzelania więźniów skazanych na śmierć. Jest wstrząśnięty, jak szybko się tym znudził, choć wiedział, że to prawdziwa śmierć. Karlo oświadcza się Marii i zostaje przyjęty. Wkrótce jednak miasto zostaje ogłoszone twierdzą i nazywane Festung Breslau. Wśród zabezpieczanych przez komisję Grundmann nadziel pojawia się skrzynie pełne złotych zabów przywiezionych z Auschwitz jako tajny depozyt Gestapo. Karl w porozumieniu z SS opracowuje plan ukrycia złotej dziel sztuki wielkiej wartości w podziemnych skrytkach w górach. Dom pod dwoma orlami. Zofia Szablewska odnajdzie zaginionego brata w psychiatryku. Dramatyczne sceny w domu pod dwoma orlami. Partyzanci dorwa Petera i go zabija. Dramatyczne chwile w domu pod orlami. Pożar skomplikuje losy rodziny Szablewskich. Jeden z bohaterów zginie.